Kolejna sesja Rady Miejskiej to przyjęcie zmian w budżecie gminy Łask oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Podjęto ponadto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dobroń w wysokości 20 tysięcy złotych na remont drogi gminnej. Pas drogi powiatowej jest także poza asfaltem, bo asfalt to jest tylko część pasa, jakby środek pasa drogi powiatowej. My możemy budować tylko na swoim terenie, w związku z czym gdybyśmy się tego trzymali, no to by wyszło jak w Orchowie przy Świetlicy, to znaczy wybudowalibyśmy do granicy pasa, następnie 2 metry by zostały do asfaltu, do skraju asfaltu na drodze powiatowej. W związku z czym, ponieważ oczywiście będziemy wymieniać ten asfalt aż do asfaltu na drodze powiatowej, czyli 2-2,5 metra wykonywać bieżącego, 2,5 metra bieżących, na terenie powiatu, w związku z czym musi być odrębnie to przewidziane jako pomoc rzeczowa finansowa udzielona powiatowi. Rzeczowa. Oraz powiatowi łaskiemu w wysokości 4000 zł na remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach ulicy Polnej z ulicami 9 Maja i Południową. Radni tego dnia podjęli jeszcze kilka ważnych uchwał, m.in. w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask. Jest to ważny dokument sporządzony dla całego obszaru, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Ukazuje gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju. Zgodnie z decyzją radnych przeznaczono do sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Bałcz i Wrzeszczywice.